Był dźwięk lokomotywy, na pewno tak, była to spalinówka, rogatki są zamknięte, widzimy światełko, czyżby, jedzie! To Gagarin jedzie. Gagarin, ale super! Nareszcie. Super, cieszysz się? To jest sama lokomotywa chyba. Nie, jedzie z wagonami, słuchajcie. Udało się. W końcu. To jedzie chyba z Jędrzejowa. Ale rewelacja. ST44. No proszę, 2 i ST44-26. Pięknie. No, długi. O, tak żeśmy troszkę się ustawili, słońce jest z prawej strony. Nie, to jest wagon taki węglarka. Tak, to nie jest lokomotywa. No. Nawet nie, to jest zamknięty wagon. Pięknie. Poszedł. Pozdrowienia dla pana maszynisty. Pozdrawiam pana maszynistę. Cieszysz się? Zadowolony? No, jest. Fajnie. Jest to, co chcieliśmy. No i po towarowym składzie na LHS-ie mamy też symbolicznego kibelka do Ostrowa Świętokrzyskiego. On jest spóźniony 10 minut, bo dość dużo ludzi. Wsiada. Dostał odjazd. No i odjeżdża. EN57672. No, pasażerów sporo. No i też sporo wysiadło. No i mamy z Ostrowca Świętokrzyskiego skład do Krakowa. Nie wiem, czy tam się nie pomyliłem, nie powiedziałem Ostrów, Ostrowiec Świętokrzyski.
tak powinno brzmieć, do Krakowa, Regio Maria Kujawska, Regio Bohater, EN 57-2210. O, jaki dzwonek ma. My za chwilkę będziemy przechodzili na peron drugi, skąd będziemy mieli skład do Kielc. Tam też spędzimy trochę czasu, ale dzisiejszy wyjazd owocny. Puszka Zdrój, Świętokrzyskie. Możemy nim pojechać, ale niestety mamy bilet na Kolbertę. Na Kolbertę. Puszka Zdrój. No, i odjedzie na sygnał zastępczy. Usterka urządzenia. Widać tam w oddali. O, migające. Wjeżdża nasz Intercity Kolberg. To jest nowy? Tak, nowy. Oj, proszę, jaka niespodzianka. Pojedziemy nowym ED160-022. No, to fajnie. Idziemy sobie coś zjeść najpierw. O, chodź, idziemy tutaj. Coś sobie zjemy. O, nowe przyciski. Patrzcie. Patrzcie. O, jakie fajne schody. No. Fajnie, no. Nowe. Idziemy. No tak, informacja, następna stacja Kielce, a tu proszę Jędrzejów. Się zatrzymujmy. Informacja do poprawki. Jesteśmy na stacji Kielce. No. Stoi stary wagon i Regio. Nowy flirt. Kolberg. Tam stoi... Oj. Tam dalej stoi Impuls, który przyjechał z Katowic do Buzka Zdrój. No tu jest o wiele zimniej niż w Sędziszowie. A jest chłodniej. Sobie ładnie słoneczko wzięło. A tu? Tu wieje. Dyżurny roko. W dziwnym miejscu. Postawiony. No, nawet ławka.
Tu stoi M57-220. Odjeżdża pociąg Intercity Kolberg ze stacji Kraków Główny do stacji Olsztyn Główny. D160-022. Nowy? Stadler. Nowy Stadler. Tak. Cichutko rusza? Nie, normalnie. Nie? Ale w środku trochę ciszej było. Tak miałem wrażenie, że... Tak, w środku ciszej. Lepszy komfort, jeśli chodzi o głośność. Tam stoi kibelek. Opóźniony do Buzka o 10 minut. Tam do Krakowa, 13.20. A której przyjedzie? Do Kielsk. Znaczy do Skarżyska Kamiennego, 13.32. Potem mamy Icka Bolko, dopiero 2 minuty na razie. To większość tu zaczyna bieg. Tam coś stoi, do Kielc, jakiś pociąg, który przyjechał. Może najpierw pociąg do Buzka. Nagramy odjazd. Tu nie będzie za bardzo co robić. W Kielcach. O no, pokaż jaki dworzec wyburzony. Jak już ostatnio byli, jeszcze udało nam się nagrać. No na szczęście. Bardzo już wyburzony. Środek wyburzony cały. Tak, tutaj zostawili troszkę, więc myślę, że będzie to wykorzystane. To będzie chyba wyremontowane ta część, ta tutaj, o. I tamta. Tak, tak, bo są podpory, więc to wygląda na to, że zostanie to wykorzystane. No, więc trochę starego dworca zostanie. Reggio. Reggio. A tutaj stoi ten do Kielc. N57-11-19. Nie, chodź tam. No. Odjeżdża pociąg do Buzka Zdrój. 63N63A021. Jeszcze. No tu jest spora liczba tych impulsów, czy czułałek. No tu stoi ten kibel 1119 M57 stali. Z Częstochowy przyjechał. Więc i pewnie tam będzie wracać. No to co, idziemy zjeść? Zobaczyć. Po co zjeść? Tu nie ma nic co zjeść. No? Tu nie ma nic. O, a tutaj jest wizualizacja. Jak będzie wyglądał? No. No ładnie to wygląda. Zobaczymy jak będzie wykonanie. No my idziemy na do dworca tymczasowego. Zobaczymy co tam jest. A my udajemy się zobaczyć, co tam jest. O, a tu jest następna wizualizacja. Od strony dworca. Jedziemy dalej. No i podchodzimy. I mamy tutaj do 5.11 i od 6.11 do 10 grudnia. Czy będzie korekta? No, tu my. Co my tutaj nic nie zobaczymy. Tak,
13. Mamy Bolko do Wrocławia. 13.20 dopiero Kraków. Później no. 13.25, 13.32 będzie do Skarżyska. Czyli za dużo nie poglądamy. No i Katowice, Chorzów, Batory, Zabrze, Wrocław, ten Bolku, którym pojedziemy. Gdzie? Jakiś dworzec ten czasowy. Toalety, kasy. Idziemy na peron numer 2. Chodź, tata. To wóz jedzie. O. Jedzie towarowy. Jedzie byk. Byczek. T22. 1072. Nie widzę tam semafora, ale chyba mam pogany wyjazd. Jaki długi. No nie, jednak został stuje. Jednak stuja. Polaniec, bocznica własna. Do stacji Polaniec, bocznica własna. Aha, to już wiem, dlaczego nie widziałem, ponieważ żarówka jest spalona na semaforze, a wjeżdża tam osobowy. Osobny wlak. Jak żarówka jest spalona? Pasażerski. Spalona jest? Spalona na semaforze, no. No to co? No, możemy iść zobaczyć, chodź. Nie, kolejny towóz. O, ale super, no i zobacz, i towóz, i... Dragon to jest chyba. Nie, nie, nie spod. Spod. Nie, tam myślałem, że ten spaliła się. Ale zobacz, dwa składy wyjadą razem, fajnie. O, i tu doszliśmy do końca peronu. Semafor się spali. Tak, i zobaczcie, semafor na tym torze po prawej stronie, tutaj pierwszym, ma spaloną żarówkę. Postaramy się podejść bliżej. Jeszcze i zaraz to wam pokażemy. O, i podchodzimy do końca peronu. I proszę zobaczyć. Semafor po lewej, czerwony, po prawej czerwony, a w środku. O, teraz może lepiej. Nie świeci. Tutaj po lewej stoją gacy, tam na początku daleko, byk. No, to jest ten film, który się na mnie nagrał. Tak. Pamięci już nie ma. A musieliśmy usuwać pliki. No i jadą. Ale mamy tu ostatni pociąg. Tak, a zanim budowa nowego dworca i rozbiórka starego, skład do Skarżysko. Kamienna. Tak, z Kielc.
57, 11, 19. No tak raczej pustawy. A przyjechał do Kielc z Częstochowy. O właśnie. A my czekamy i o ile tu no, nie... Czekaj, muszę policzyć. 15 minut będzie nasz. No o ile coś tu nie wpadnie z towarowych. 25 minut. No to raczej już nic nie nagramy. Jedzie byk. O, luzak. Nie, z jamnikiem. Tak? ET22 873. O! ET41001. Ale fajnie. No to się trafiło. Zielony jamnik. Jedynka. Bierz za pociąg Intercity Bolko ze stacji Lublin. Lublin Główny do stacji Wrocław Główny. EP07043. Jeszcze przed naszym odjazdem byk Cargo Unit 201 EO010. Wagony se pykanko. Drugi skład. Około 50 wagonów będzie. Chyba. Tata, no? 50 wagonów jakieś. No. Jak nie więcej. Policzymy na filmie. Tak. Jak będziemy robić. Jeszcze mamy tyle filmów? No. Hej. Jeszcze ET41 136 od razu poleciał. No to a po raz tu się trochę więcej dzieje. No w Sędziszowie tak nudno, a tutaj proszę 1,5 godziny i 7 towarów. 6. Jeszcze jedzie jamnik ET41 169. Tu stoi nasz Bolko. Tu jeszcze jedzie Impuls Świętokrzyskie N63006. Będzie się ustawiał w perony. Jeszcze mamy chwilkę czasu, czekamy, zanim wejdziemy do składu. Stacja. Zawiercie. Tam pisze coś, że o, że coś o prachach lawni nadrazi. Silesia
opóźniony 10 minut. Będziemy mieli problem. Lublin Główny, Wrocław Główny, Polko i C2600. No i czekamy, co będzie z nami, ponieważ my stoimy tutaj 8 minut, dlatego że przed nami powinna jechać Intercity Silesia do stacji. Wiesz, na pociąg opóźniona Intercity Silesia ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Zaha Flaminia Draci. EP09037. Niektóre wagony do Bochumina 2. I my teraz mamy walkę z czasem. No i czekamy. No, zobaczymy, czy uda nam się zdążyć. Zobaczymy, kto podjedzie pierwszy. Ale wygląda na to, że puszczą najpierw Silesię, więc na pewno odjedziemy później. No i tym sposobem troszkę będzie nam ciężko dostać się na nasz skład do... No, Silesia dostała zielony. 14.07 odjazd. Dwa wagony polskie, reszta czeskich. No zastępczy nas puści. Tata, dlaczego tak myślisz? Puści nas planowo, ale na zastępczy. Tak? Żebyśmy byli planowo. No, czekamy, obserwujemy sytuację. Zobaczymy, czy dojedziemy na czas, czy nie. Mamy 5 minut. Jedziemy jednak punktualnie. Fajnie. No, myślę, że to wynika też z innej trasy, więc uda nam się. Stacja Katowice. Tutaj stoi nasz Intercity Polko, którym przyjechaliśmy. A tutaj stoi Krakowia plus Batory do Terespolu. Tak, do Warszawy i dlatego tyle ludzi. Do Terespolu i Warszawy, dlatego tyle ludzi. A to jest zmiana maszynisty. Tu stoi nasza EP07-1043. A my nie będziemy się spieszyć na nasz pociąg. Dlatego, bo przyjechaliśmy 10 minut przed czasem. Dokładnie 11. Więc naprawdę ładny czas. A więc teraz idziemy na nasz pociąg do stacji. Jakim my pociągiem jedziemy do jakiej stacji? To jest w zasadzie Batory, widzisz, bo z wagonami Krakowi. No tak. Powiedz mi, jakim my jedziemy? Pociągiem do Wisły, czy pociągiem do Żywca? Żywca. No to pojedziemy pociągiem do Żywca. Jest pewnie 22. O, jeszcze chyba podstawi nawet. Idziemy. To jest ten Christmas z BE 202010-9 Christmas z beczkami, którego wzięliśmy w Mysłowicach. I tu będzie ten, odjeżdża ten skład z Christmasem, który jedzie z BR-ką Christmas. No, nie uda się zobaczyć tego.
jesteśmy na stacji Pszczyna. Pełny pociąg. Jeszcze ma tu 7 minut postoju. Tutaj stoi obok naszego składu, stoi Intercity Daszyński ze stacji z Wardem do stacji Warszawa Wschodnia. D161-004 też pełny. Widać już księżyc. A my idziemy znowu do auta. Musimy 40 minut jeszcze jechać autem do domu. A więc żegnamy się z całodniową podróżą do Sędziszowa i Kielc. Przyjechaliśmy na stację Pszczyna, było ciemno. Odjeżdżamy do domu. Na powrocie i znów jest ciemno. A żarówka się spaliła. I mówimy do widzenia, do zobaczenia i do usłyszenia.